sprawdźmy nowe punkty edycji i markery dodane w wersji 2019. Zaznaczając okno, od razu widzimy, że pojawiają się nowe elementy. Przede wszystkim rzucają się w oczy napisy lewo i prawo. Do czego służą te oznaczenia? Przykładowo w parametrach okna w zakładce szczegóły montażu, wprowadzając słupek, mamy możliwość wprowadzenia go po konkretnej stronie. W przypadku okien symetrycznych ciężko określić, która strona jest którą. Dlatego w Archive 2019 program sam podaje nam tę informację w obszarze 2D. Kolejnym dodatkiem jest informacja o wysokości parapetu. Teraz można ją zmienić z pozycji pola roboczego, bez potrzeby wchodzenia w okno parametryzacji. Ustalamy wysokość, klikamy OK i automatycznie następuje zmiana wysokości. W Archive 2019 dodaliśmy wiele nowych punktów chwytania lub edycji w obszarze 2D, aby przyspieszyć ich edycję. Wrzućmy sobie teraz jakiś dowolny model. Wchodzę w obiekty, następnie przechodzę do biblioteki, wybieram konkretny model i wprowadzam go do modelu metodą przeciągnij i upuść. Zaznaczając obiekt, widzimy nowe markery. Pierwszym z nich jest nowy punkt obrotu. Klikając ten punkt możemy zmienić pozycję stołu o dowolny kąt. Trzymając Shift przesuwamy o 90 stopni. Teraz wystarczy już tylko ustawić stół w odpowiednim miejscu. Koło punktu obrotu widzimy jednak kolejny marker. Służą do ustalania wysokości elementu w odniesieniu do płyty. Zakładam, że chcę na przykład przyozdobić nasz stół jakimś wazonem. Wchodzę do biblioteki, wybieram odpowiedni model, ustawiam go na stole. Ale jak widzimy w podglądzie 3D, został on bezpośrednio ustawiony na podłodze. I wykorzystując markę, o której wcześniej powiedziałem, ustalamy konkretną wysokość. W tym przypadku będzie to wartość górnej płaszczyzny blatu. I nasz model automatycznie zostaje podniesiony do tego poziomu. W ten sposób możemy kontrolować wertykalną pozycję obiektów. Ta opcja działa również w przypadku elementów KBB. Przyjrzyjmy się teraz nowym punktom edycji dla elementów wyposażenia sufitu. Do teraz można było tworzyć swego rodzaju ścieżki, do których wprowadzaliśmy obiekty wyposażenia. Natomiast jeśli chcieliśmy zmienić ustawienia, to trzeba było z powrotem wejść w okno edycji. Teraz możemy zmiany nanosić bezpośrednio w obszarze roboczym 2D. Jest to dużo wygodniejsze i szybsze rozwiązanie. Kolejną rzeczą, jaką pokażę, będą nowe punkty edycji dodane do narzędzia Profil po ścieżce. Jest to narzędzie, które bardzo często służy do tworzenia elementów dekoracyjnych, jak na przykład listwa, którą sobie wprowadzimy. Najpierw wybieramy płaszczyznę, a następnie określamy ścieżkę. Program przeniesie nas wówczas do okna edycji profilu. Tutaj wystarczy określić jego parametry i zatwierdzić OK. Poprzednio, aby zmienić profil, musieliśmy wracać do okna edycji. Teraz dzięki nowym punktom chwytu możemy z pozycji modelu 3D dokonać jego edycji. Także zaznaczamy sobie element, widzimy właśnie dodane punkty. Zaznaczamy nasz element, klikając teraz prawy górny róg, wybieramy narzędzie zaokrąg i teraz zmieniamy sobie kształt, tworzymy takie zaokrąglenie, żeby już zoptymalizować wygląd tego elementu. Kolejne markery zostały wprowadzone dla narzędzia tekst. Przede wszystkim wybierając teraz narzędzie tekst i ustalając, co chcemy wprowadzić. Po zatwierdzeniu OK widzimy ten tekst już w obszarze 2D.
Także klikając OK zatwierdzamy, natomiast widzimy, że jest on bardzo niski. Dzieje się to na przykład dlatego, że poprzednio pracowaliśmy w znacznie innej skali i dostosował się do poprzednich ustawień. Teraz dzięki nowemu markerowi możemy zaznaczyć ten tekst. Po prawej stronie znajduje się strzałka z wartością wysokości tekstu. Klikając możemy wprowadzić nową wartość. Po jej wpisaniu zatwierdzamy klikając Enter i mamy odpowiednią wysokość tekstu. Wystarczy tylko zmienić jego pozycję i tekst jest gotowy.